To rundą fanfara. Jak twierdzi, boksem zainteresował się oglądający walki Andrzeja Gołoty. Potem starszy brat Marek go zachęcał do treningów. No z Gołotą zresztą są zaprzyjaźnieni. Razem trenują u sama Kolony. No świetne to na studia akcji. Jeszcze parę piękne prawy. Udziały się nogi Smitha. Czy przetrwa ten atak? I jeszcze jedna próba prawego nad lewą rękawicą. No klinczuje, to jest jedno i kolejny prawy. Zdecydowana ofensywa, trafił lewym sierpowym i mamy już pierwszy knockdown. Chyba zbliża się koniec tej walki. Za bardzo oszołomiony jest Smith, tak jest, sędzia ringowy pokazuje koniec. Andrzej Fonfara pośpieszył się, zresztą lubi szybkość. Opowiadał mi, że jak jechał na tą walkę właśnie do New Jersey, zarekwirowali mu Cadillaca, jak jechał. No i poruszał się samochodem, który pozyczył mu Ziggy. Jak go zapytałem, o ile przekroczył szybkość, to przyznał, że to skromne 70 mil, no to ponad 100 kilometrów. Ale za to szybko rozstrzygnął ten pojedynek. Mocny, prawy, ładna akcja, potem jeszcze jedna i widzieliśmy ładny knockout.